miłosierdzia, rzeko miłości. Niepokalana. Wszystko przez Ciebie dla Jezusa, mojego Pana. Jestem cały Twój, jestem cała Twoja, Ave Maria, Matko moja. Jestem cały Twój, jestem cała Twoja, Ave Maria, Matko moja. To zaczniemy jak zawsze od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Maksymilianie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, dobrze Was widzieć po przerwie krótkiej, ale zawsze. Jutro wiadomo, co mamy. Środa Popielcowa, czyli temat też wiadomo, jaki będzie, mój ulubiony, Wielki Post i Umartwienie. Bez obaw nie będę powtarzał tego, co mówiłem rok temu, bo też było przed Wielkim Postem o umartwieniu. Jedynie powtórzę przykłady, jak się możemy umartwiać, nie umartwiając przy tym naszych braci i sióstr. Dzisiaj trochę od innej strony spojrzymy. Bardziej może takiej naukowej, to złe słowo, ale pewne podstawy takie teoretyczne mieć musimy. Wiadomo, dlaczego pościmy. Chcemy się przygotować na najważniejsze święta w naszej wierze. Święte Triduum Paschalne, w które zostanie ukoronowane zmartwychwstaniem Chrystusa. Gdybyśmy tak spojrzeli na różne religie, również te pogańskie, tam również poszczą. Czytam teraz dziennik pisany w więzieniu przez księdza kardynała Georgia Pella i napisał tam bardzo smutną rzecz, a mianowicie, kiedyś był na kolacji z przedstawicielami różnych wyznań i religii. Byli tam protestanci, prawosławni, przedstawiciele innych kościołów na wschodzie. Byli również wyznawcy innych religii, muzułmanie, hinduiści, tak naprawdę cała plejada. I tematy były poruszane o Panu Bogu, o religii, a także o poście. I co kardynał ze smutkiem stwierdził? Wszyscy poszczą aż miło. Najmniej poszczą protestanci, a za nimi w tej niechlubnej grupie zamykającej cały peleton są katolicy. Gdy byłem w tym roku w Grecji na pielgrzymce, to między innymi była możliwość dostania się na górę Athos. Tam, jak może wiemy, mieszka bardzo wielu mnichów, pełno klasztorów. I co wielu pielgrzymów zadziwiło? Mnisi poszczą 4 razy w tygodniu, niemal przez cały rok. I dla nich jest to normalne. A my powiedzmy sobie szczerze, bo tak mówią przepisy,
Post w Kościele mamy tylko dwa dni w ciągu roku. Środa Popielcowa i Wielki Piątek. I te tak zwane posty, które my mówimy, o, w piątek nie pościłem, to nie jest żaden post, tylko wstrzemięźliwość. W piątki zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Obowiązuje każdego od 14 roku życia do śmierci. I nie jest to żaden post. Post polega na tym, że ujmujemy sobie pokarmu, jedząc tylko raz obficie w ciągu dnia do syta i dopuszczone zostały dwa posiłki lekkie. Zobaczymy, jak to pościli kiedyś. Post jako umartwienie i ograniczenie zmysłowości jest bardzo pożyteczny. On we wszelkich religiach uchodził za objaw uczuć religijnych, a także przekonań. Żydzi uważali post za szczególnie dobry uczynek. Był nawet specjalny dzień poświęcony na przebłaganie za własne grzechy i w ten dzień pościło się, nic się nie jadło. Post jest wyrazem upokorzenia się przed Panem w różnych sytuacjach. Gdy kapłani odmawiają prymę, to jest jedna z modlitw, które znajdują się w brewiarzu, odmawia się ją rano, to tam pięknie jest powiedziane: skąpość pożywienia i napoju niech poskromi pychę naszego ciała. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z jakimiś pokusami szeroko rozumianymi, może warto by pomyśleć o tym, żeby pościć, żeby czegoś sobie odmówić. Ale nie wyprzedzajmy, bo o tym jeszcze parę słów powiem. W połączeniu z modlitwą, płaczem i klęczeniem post według Żydów miał ujarzmić różne poruszenia zmysłowe. Kto pościł, ten niejako biczował własną duszę i z tej racji post należało łączyć nie tyle z rozdzieraniem szat, ile raczej z żalem serca. I tutaj bardzo ważna sprawa. Choćbyśmy całe życie byli o chlebie i wodzie, jeżeli to nie zmieni naszego wnętrza, to pytam się, na co taki post? Niektórzy mówią, to nawet takie umartwienia zwierzęce. Post jest środkiem prowadzącym do celu. On ma sprawić, że coś w nas się zmieni, coś w nas pokruszeje. Idealnie jest pościć i ma to wielką wartość, ale równolegle z tym musi iść żal za własne grzechy i chęć poprawy. Dla nas, chrześcijan, zwyczaj postu uświęcił sam Chrystus Pan na pustyni, gdy pościł 40 dni. I idąc za Jego przykładem, pierwsi uczniowie również pościli. Pościli gorliwie. W środę na pamiątkę tego, co zrobił Judasz. Było im niezmiernie smutno, że taki los go spotkał, a także, że zdradził Mistrza. W piątki to chyba oczywiste, bo nasz Pan wtedy umarł, oddał za nas życie. A sobota to był dzień płaczu, bo Chrystus leżał w grobie. Był to dzień smutku, dlatego też wtedy się pościło. Żadna społeczność chrześcijańska, która pragnie być naprawdę ewangeliczna i nie chce popaść w sprzeczność, nie może skreślić postu, którego praktyka opiera się przecież na przykładzie samego Pana Jezusa. Co daje nam post? Przede wszystkim pomaga, jak już wspominałem, zapanować duszę nad naszym ciałem. Poszcząc, człowiek musi zwyciężać siebie samego. I tu tak trochę łagodząc ten post, wyobraźmy sobie, że jest to post czy wstrzemięźliwość tylko od słodyczy albo od oglądania ulubionego meczu, bo o, finał Ligi Mistrzów nie obejrzę. Trzeba mieć naprawdę wielki hard ducha, żeby odmówić sobie czegoś, na czym nam tak bardzo zależy. I odmawiamy sobie raz, drugi, trzeci i później nasza wola staje się mocniejsza. Gdy przychodzi pokusa, zrób to, zrób tamto, to już mamy jakieś siły do tego, by powiedzieć jej: o nie, jak odmówiłem sobie tego meczu, tego cukierka czy czegoś innego, to i tego sobie odmówię z miłości do Pana Jezusa. Poza tym post ma również skutki takie, że wzmacnia siłę i moc naszej modlitwy. Post, kiedy jest połączony z pokutą za grzechy, pomnaża skuteczność tych modlitw.
Dodaj nam również sił, byśmy w przyszłości nie ulegali pokusom i nie popadli w nowe grzechy. On ma również znaczenie symboliczne, o którym trzeba często sobie przypominać, a mianowicie jest wyrazem smutku i współczucia z cierpiącym za nas Zbawicielem. Nie tak dawno wyczytałem piękne zdanie. Nie powinniśmy albo niekoniecznie musimy myśleć o nagrodzie w niebie, o karze w piekle w momencie, gdy przychodzi do naszych grzechów. To, co powinno motywować nas do niegrzeszenia, to przede wszystkim widok Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który tak bardzo za nas cierpiał. I post jest jakimś wyrazem solidarności i zjednoczenia z Panem Jezusem. Jest to również wyraz naszego smutku, jaki powinien przejmować każdego katolika, jak długo nie jesteśmy z Panem połączeni w wieczności. Oczekujemy Go. Jeżeli żyjemy w stanie łaski, mamy Go w naszej duszy, On tam jest obecny, ale to tak, jakby rozmawiać z kimś przez telefon, bądź pisać listy z kimś, kogo tak bardzo kochamy. Tęsknimy i czasem jest nam żal, że nie możemy Go ujrzeć twarzą w twarz. I ten post w Kościele będzie panować dopóki przez ponowne przyjście Pana Jezusa nie zjednoczymy się z Nim. Post ma również znaczenie dla życia społecznego. Znamy te trzy uczynki, które robi się w Wielkim Poście. Modlitwa, post, jałmużna. Kiedyś to było tak, że ludzie pościli, czyli nie kupowali pewnych rzeczy. W kieszeni było więcej pieniędzy. I co z tymi pieniędzmi robili? Nie wydawali na jakieś głupoty czy na coś dla siebie. Te pieniądze przeznaczali na biednych, po to, żeby im pomóc. I może jeżeli mamy więcej, warto by zatroszczyć się o tych najbiedniejszych. Znaleźć sobie choćby jedną taką rodzinę. To może być nawet ktoś bardzo bliski nam, komu będziemy pomagać. Ograniczając jakieś drogie perfumy, stroje, jedzenie, te pieniądze naprawdę możemy przeznaczyć na wiele innych dobrych rzeczy. I wtedy może ci, którzy są tacy biedni, zobaczą, że to sam Pan Bóg do nich przychodzi, że to sam Pan Bóg za naszym pośrednictwem lituje się nad nimi i im pomaga. Nie mówiąc już o tym, że zniknie nie do końca zrozumiała niechęć czy nienawiść biednych do bogatych i bogatych do biednych. Wreszcie trzeba wskazać, co dzisiaj takie modne, na znaczenie postu dla naszego zdrowia. Pożyteczność postu jest wielka tak naprawdę. Kiedy pościmy, dajemy wtedy organizmowi okazję do uwolnienia się od tego, co jest niepotrzebne. I taki post jest wytchnieniem dla organizmu. Specjalistą tutaj nie jestem, ale gdyby spojrzeć na historię ludzkości, to ludzie przez większość czasu chodzili tak naprawdę głodni. Nie mieli lodówek, tak jak my, nie otwierali ich sobie, nie najadali się dosyta. Jeżeli mieli w ciągu dnia trzy posiłki, to tak naprawdę było już dużo i byli z tego zadowoleni. Nawet nie uciekając do odległych czasów, gdybyśmy spojrzeli, jak żyją nasi siostry i bracia w Afryce, w Azji, zobaczymy, że nie chodzą tam wcale wszyscy z pełnymi brzuchami. Poza tym post może być środkiem leczniczym, bo nawet gdybyśmy tak spojrzeli, jak jesteśmy chorzy, nie mamy ochoty na to, aby jeść, nie mamy apetytu. Czemuś to musi służyć. Może lekarz by lepiej wytłumaczył, ale nie bez przypadku Pan Bóg tak zaprogramował nas, tak nas pięknie stworzył, że gdy jesteśmy chorzy, nie przyjmujemy pokarmu, nie przyjmujemy również często napojów. Warto również spojrzeć w kontekście postu na to, jak Kościół nas poucza. Kościół to jest nasza najlepsza matka i wskazuje nam między innymi przez liturgię, jakie z postu płyną dobrodziejstwa. Teraz mamy w Kościele okres, który możemy nazywać przedpościem. Na świecie ludzie się bawią, karnawał. A czy pamiętamy, co słyszymy w pierwszym czytaniu
od jakichś 2-3 tygodni były czytania z Księgi Rodzaju. Wspominana była cała historia stworzenia świata, a także ten nieszczęsny upadek pierwszych rodziców, wypędzenie z raju, wielka nędza, dalsze rozprzestrzenianie się grzechu, choćby Kain i Abel, Lamech albo budowa wieży Babel. I z drugiej strony miłość Pana Boga do stworzenia, że Pan Bóg się nie odwraca, że się lituje i pomaga. Kościół, kiedy w czytaniach przypomina te upadki, te trudne sceny, pragnie przed postem uświadomić nam przyczynę naszego nieszczęścia, a także konieczność odkupienia i pokuty. Liturgia, którą jutro rozpoczniemy, środa popielcowa, szaty będą koloru fioletowego. On przypomina o konieczności pokuty. W brewiarzu nie będziemy odmawiać radosnego hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy niemal aż do Wielkanocy. Nie będzie uroczystego śpiewu chwała na wysokości Bogu. Zniknie radosna aklamacja Alleluja. Jeżeli jest w nas wrażliwość liturgiczna na te może niewielkie zmiany, to już wyczujemy, że pewne rzeczy się zmieniają, że znika radosny nastrój. W brewiarzu bardzo często będziemy odmawiać 51 psalm Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Niemal codziennie ten psalm będzie można powtórzyć. I również wielkie bogactwo, do którego studiowania chciałbym zachęcić, to są modlitwy, które kapłan będzie odmawiał. Modlitwy w czasie mszy świętej. Kolekta zaraz przed czytaniami, modlitwa nad darami i także modlitwa po komunii. Spójrzmy na przykładzie modlitw z jutra, ze środy popielcowej, o co będziemy Pana Boga prosić. W kolekcie prosimy, by nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Modlitwa nad darami, aby dzieła pokuty i miłosierdzia pokonały nasze wady. I po komunii świętej, niech przyjęty sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty i przyniesie uzdrowienie duszy. I teraz po kolei każda z tych modlitw. Pierwsza kolekta. Aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Tak często padamy, bo niestety nie walczymy. I co najgorsze, nie mamy świadomości, że nasze życie to jest walka. Budząc się powinniśmy sobie powiedzieć, walczę o własne zbawienie, walczę o własną świętość. Jeżeli będziemy się starali tylko i wyłącznie dotrwać do wieczora, to jak tu mówić o walce? A zły duch, on nie ma wakacji, nie ma ferii, nie jest tak, że w niedzielę idzie na odpoczynek. On cały czas, jak powie święty Piotr, krąży szukając kogo pożreć. I my, mocni w wierze, mamy się mu przeciwstawić. Chcemy być rycerzami niepokalanej. Zatem rycerz to ktoś, kogo życie pełne jest wyrzeczeń. Musi wzrastać w męstwie, prowadzić surowe życie. Jest to nasz dobrowolny wybór, do którego Pan Bóg i Matka Boża nas zapraszają. Pięknie jest patrzeć na rycerzy, którzy wygrywają turnieje, mają swoją ukochaną, dla niej piszą jakieś poematy, toczą zwycięskie boje. Ale pomyślmy sobie, ten sukces był wielokrotnie okupiony wieloma łzami, trudem, może nawet strachem. I my również dla niepokalanej chcemy walczyć. Walczyć z diabłem, bo on przecież tak wielkie żniwo dziś zbiera. I może nam się wydawać, że moja walka to jest takie nic. Bo co to zmieni, czy ja w łóżku będę leżał 5 minut po budziku, czy 10, czy wstanę od razu. Co to zmieni, że zjem sobie jeszcze jedną czekoladkę, jeszcze jednego cukierka. Przecież jeden cukierek nikomu nigdy nie zaszkodził. Co to zmieni, że nie będę narzekał. Przecież muszę sobie ulżyć. A jednak z miłości do Pana Jezusa, jeżeli poczytalibyśmy biografię świętych, to zobaczymy, że takie drobnostki powodują nawrócenia, opamiętania, a nawet uwalniają duszę z czyśćca.
Zatem miejmy świadomość, wyrzekamy się pewnych rzeczy, by walczyć i by z pomocą łaski Bożej wygrywać. Modlitwa nad darami, dzieła pokuty i miłosierdzia mają pokonać nasze wady. O pokucie fenomenalnie mówi święty Maksymilian. Posłuchajmy jego słów. Pokuta dla pokuty nie miałaby wartości, ale jest ona pomocą do miłości Bożej. I ze względu na tę miłość praktykuje się pokutę. Święty ojciec nasz Franciszek założył zakon pokuty. Sam pokutował i dlatego został serafinem miłości. Dlatego też i klasztory istnieją, żeby zakonnicy pokutowali. Miłość bez pokuty, bez ofiary nie jest miłością. Są dusze, które chciałyby posiadać miłość Bożą, lecz unikają i boją się pokuty. Bez ducha pokuty i zaparcia się nie będzie miłości. Mocne te słowa. Miłość bez pokuty, bez ofiary nie jest miłością. Mocne, ale prawdziwe. Bo co to jest za miłość, jeżeli my w żaden sposób nie zadajemy sobie trudu? Co to by była za miłość chłopaka do dziewczyny, który nie naprawiłby dla niej jakiejś rzeczy, który nie przyszedłby do niej, zadając sobie trochę trudu, albo co najważniejsze, nie poskramiał własnych wad. Skoro ona narzeka, że palisz papierosy, no to nie pal papierosów, zrób to dla osoby, którą tak bardzo kochasz. Jeżeli rzeczywiście ta miłość jest tak wielka, to również będziesz w stanie zdobyć się na ten wielki krok, na pokonanie takiej słabości. Choć to oczywiście bardzo wiele kosztuje. Z tymi papierosami to tylko taki przykład, bo to wiadomo, że mogą być różne inne rzeczy, tak mi się powiedziało, ale wiemy, o co chodzi. Wyrzeczenia są konieczne. I dalej Maksymilian mówi, każda niewierność, nawet najmniejsza, nie może być bez skutków ujemnych. Prawdą jest, że grzech powszedni jest straszniejszym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia świata. Tutaj posłuchajmy, grzech powszedni, straszniejszym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia świata. Tutaj to bardzo sobie może wielu osób lekceważy, bo tak bardzo rozpaczamy i słusznie na tą wojnę, która się dzieje, na trzęsienie ziemi, które było, na inne nieszczęścia, a na grzech to często się przyzwala, bo tak jest łatwiej, wygodniej, a to jest większe nieszczęście niż wszystkie nieszczęścia świata. Grzech powszedni, za który nie idzie się do piekła. Z całą surowością upomni się Pan Bóg o to, co mogliśmy zrobić dobrego, a zaniedbaliśmy. Zatem post to jest również wynagrodzenie za nasze i nie tylko za nasze grzechy. Czytając choćby dzienniczek świętej Faustyny, Pan Bóg często prosi ją o jakieś umartwienia, aby uratować Polskę, aby ktoś się nawrócił, aby nie popełnił grzechu. Chcemy zadośćuczynić Panu Bogu za to, jak bardzo jest obrażany. Licznik, który wskazuje, ile dzieci zostało zamordowanych w łonach matek, on cały czas pędzi do przodu. I to jest prawdziwe diabelstwo, jak wiele zła się dokonuje. Umierają osoby zupełnie niewinne. I niestety Pismo Święte mówi wprost, Pan Bóg nie pozwoli nikomu z siebie szydzić. Zatem, by ludzie się opamiętali, na pewno dopuszcza i dopuści różne nieszczęścia. I naszym zadaniem jest przepraszać Pana Boga za to zło, które się dokonuje. Naszym zadaniem jest po prostu pokutować. Idźmy dalej. Idźmy do modlitwy po komunii. Niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, pomaga nam w pełnieniu pokuty. Spójrzmy, jaki Kościół jest mądry. Pościć jeden dzień bez problemu, dwa, jakoś damy radę. Później zaczynają pojawiać się schody, zniechęcenie. Nie mam siły, dzisiaj sobie odpuszczę i tak dalej, i tak dalej. Sami z siebie to my nie jesteśmy w stanie
ani pościć, ani wytrwać w dobrych postanowieniach. Dlatego otrzymujemy genialną podpowiedź. Niech Pan Jezus, którego przyjmujemy do swojego serca, niech On pomaga nam w pełnieniu pokuty. Nie licz na własne siły, zdolności, na własne samozaparcie. Licz raczej na Pana Jezusa, którego będziesz przyjmował w Wielkim Poście. I tutaj, ja wiem, pracujemy wszyscy tak naprawdę. Ja się cieszę, bo brzydko to zabrzmi, ale moja praca to jest bycie przy ołtarzu. Mam ten wielki dar, że codziennie mogę przyjmować Pana Jezusa. Wy macie trochę ciężej, ale pamiętajcie, to jest nasza siła. Naszą siłą jest Najświętszy Sakrament. I gdy nie radzimy sobie, nie tylko z postem, ale również z innymi sprawami, idźmy do Pana Jezusa jak najczęściej, na mszę świętą, na adorację. Przyjmujmy Go i prośmy o potrzebną łaskę. Tutaj była jeszcze mowa o tym, że Najświętszy Sakrament nie tylko daje nam łaskę, ale również przyczynia się do naszego uzdrowienia, podobnie jak pokuta, którą podejmujemy. I znowu oddajmy głos świętemu Maksymilianowi. Święty Maksymilian w konferencji poświęconej objawieniom Matki Bożej w Lourdes wspomina, że Pan Bóg przez różne nadprzyrodzone wydarzenia przypomina ludziom, że istnieje i działa. Ludzie po grzechu pierworodnym rozum mają niestety zaciemniony i ze skutków w świecie nie są w stanie wznieść się do Pana Boga. Patrząc na ten świat, nie widzą Stwórcy. I Matka Boża objawia się w Lourdes, by wzmocnić naszą wiarę. Matka Boża, gdy się objawiła, podkreśliła w objawieniu 3 razy. Pokuty, pokuty, pokuty. Jak na świecie widzimy używanie i nieliczenie się z sumieniem i celem życia, tak Matka Najświętsza pragnie, byśmy oczyszczali swoje dusze w pokucie. Niepokalana nie życzy sobie od nas żadnych nadzwyczajnych rzeczy, ale pragnie wiernego wypełnienia złożonych obietnic, obowiązków. Każdy z tych aktów jest aktem pokuty. Niepokalana musi nas uczynić niepokalanymi przez pokutę, więc starajmy się tego ducha pokuty pogłębiać i rozwijać. I rzeczywiście nie oczekuje od nas Pan Bóg rzeczy nadzwyczajnych, ale oczekuje, byśmy te rzeczy zwyczajne wykonywali z nadzwyczajną miłością. I tutaj niestety powtórka z zeszłego roku, bo uważam, że to są bardzo dobre, pożyteczne rzeczy i możemy zrobić, ja też, rachunek sumienia, ile z tych rzeczy, praktyk pokutnych, które podkreślam, są zupełnie zwyczajne, udało nam się wcielić w życie. Konkretne wskazania co do umartwienia ciała. Roztropnie ograniczyć pożywienie. Wyznaczyć sobie ilość posiłków w ciągu dnia. Ja tu proponuję 3 posiłki. Wyznaczyć sobie, co będziemy jedli i pod żadnym pozorem nie dojadać między posiłkami. Wyjątkiem może by były osoby z cukrzycą czy jakoś tam chorujące. Kwestia snu. Kładę się i wstaję o konkretnej godzinie. Nie jest tak, że siedzę w nocy, 2, 3 i później śpię do 12, do 13, a następnego dnia godzina 10 idę spać i wstaję o 4. O wiele lepsze z duchowego punktu widzenia jest kłaść się i wstawać o stałych porach. Bo to choćby wymusza od nas, że nie zawsze będziemy robić to, na co mamy ochotę. A tak dobrze mi się czyta konferencję Maksymiliana, to jeszcze jedna i robi się pierwsza w nocy. No i jutro rano zarwane wszystko, bo i różańca rano nie odmówię, i brewiarza, i cały dzień z głowy. To jest również umartwienie naszej woli. Nie mówiąc już o tym, że to wstawanie rano jest dobre, bo ćwiczy nas bardzo. Spać się chce, na dworze ciemno, w pokoju zimno, a tu trzeba wstawać i kochać Pana Boga dalej, co powinno nam sprawiać wielką radość. Formą pokuty jest również odpoczynek. Brzmi to dziwnie, ale kiedyś jeden kolega powiedział mi,
że on za pokutę to stara się spać w nocy tyle i tyle godzin. Nie będę mówił ile, ale no właśnie, żeby nie spać zbyt krótko też. Dlaczego nie? Z jednej strony trzeba dbać o zdrowie. Niektórzy mówią, takie minimum to jest 6 godzin. Każdy ma oczywiście inny organizm, ale jeżeli będziemy spać 3-2 godziny, może przywiązać się jakieś tam przykre przeziębienie, osłabienie. Po co to tak naprawdę? Jak jesteśmy też zmęczeni, nie pracujemy dość efektywnie. A my przecież przede wszystkim mamy spełniać własne obowiązki. Poza tym kwestia tego odpoczynku. No nie przeczytam wszystkiego, co bym chciał przeczytać w ciągu nocy. Muszę się również wyspać. Nie zrobię wszystkich spraw, nie nadrobię zaległości. To jest również forma pokuty, która może nas uczyć w ciągu dnia tego, by czasu nie marnować, by go przeznaczać na to, co jest ważne. Kwestia jedzenia. Ja to nie lubię tego czy tamtego. No, nie powinniśmy w ten sposób, jeżeli chcemy pokutować. Nie lubię, ale zjem. I może nawet wybiorę sobie ten kawałek, który mi mniej smakuje. Drobne umartwienia dotyczące posiłku, one są tak ważne. Tak naprawdę jemy w tym celu, by jakoś żyć, by funkcjonować, by mieć siłę, a nie po to, by sobie dogadzać. Tu jeszcze była cierpliwość w chorobach, a także w tym, co na nas przychodzi. Mogą to być problemy z nogą, ze wzrokiem, z czymkolwiek. Pan Bóg to z jakichś względów dopuścił. Po prostu należy to przyjąć. Umartwienie zmysłów, wyobraźni, uczucia. Święty Jan Paweł II, gdy latał samolotem, nie patrzył za okno. Jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu widziałem, był właśnie wtedy, gdy leciałem samolotem i na dole wielka burza, pioruny, deszcz, a nad tym wszystkim piękne słońce. Jak tu nie spojrzeć za okno? A jednak jest to umartwienie, które święci praktykowali. Nie słuchać pewnych rzeczy dla ciekawości. Albo chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje na świecie. Albo u sąsiadów, albo u kogoś jeszcze. Jeżeli nie jest to w żaden sposób konieczne, pożyteczne dla zbawienia mojej duszy, to pytanie, po co? Znosić to, co dzień bądź aura, którą mamy za oknem, przyniesie. Nie narzekać, że biometr jest niekorzystny, że mi się nie chce i tak dalej. Robić swoje, dziękując Panu Bogu za okazję do umartwienia. I to, co bardzo ważne, nie pogrążać się w żadnych marzeniach, w życiu, w jakimś wyimaginowanym świecie. Mam nadzieję, że nikt tego nie robi, ale to jest wielka przeszkoda na drodze rozwoju duchowego. Umysł i wola. Jeszcze myślę 10 minut i wyrobię się. Strzec się uporu w kwestiach drugorzędnych. Poddać się sądom drugiego człowieka. O co tutaj chodzi? Jeżeli jest dyskusja na temat, nie wiem, szachów, czy ktoś powinien zastosować sycylijski model obrony, a rozegrał, nie wiem, partię hiszpańską i źle zrobił, że takie coś. I kłótnia między bratem i siostrą, a bo tak jakby zagrał, to by był mat w piątym ruchu, a tak to nie ma tego mata. No to można odpuścić, przecież to jest głupota, czy takie, najwyżej kto inny będzie mistrzem świata. W takich rzeczach odpuszczamy, dla umartwienia. A kiedy nigdy nie odpuszczamy? Kiedy ktoś opowiada rzeczy sprzeczne z wiarą katolicką, kiedy ktoś zachowuje się niemoralnie, to choćby się śmiertelnie obraził, my niestety, jak słyszeliśmy w niedzielę w pierwszym czytaniu, mamy obowiązek upomnieć taką osobę, aby nie zaciągnąć winy z jej powodu. Zatem tutaj nie wolno nam nigdy odpuścić. Jeżeli coś dotyczy wiary i moralności, można z uśmiechem, można z kulturą, ale zawsze musimy konsekwentnie. Jak to mówi bliski mi ksiądz, wspaniały człowiek, co do sposobu, w jaki pewne rzeczy się wyraża, to trzeba słodko i łagodnie, ale co do zasad, to nieustępliwie i niezmiernie mocno. Kolejna kwestia, mało mówić, raczej słuchać. Wielu ma także chciałoby, aby ich problemy zostały poruszone, by mówić o sobie,
jakby inni nas pytali, co tam u nas słychać, jak tam na studiach, jak tam gdzieś indziej. Lepiej zadać drugiemu to samo pytanie. Przynajmniej czegoś się dowiemy, ubogacimy, no i nie będziemy musieli mówić rzeczy często niepotrzebnych, których tak naprawdę nie powinno się mówić, bo jak człowiek zacznie mówić, to się rozgada i później prawie zawsze żałuje. Następna sprawa, nie przerywać drugiemu, gdy mówi. To może wynika z kultury osobistej, ale również może być to swego rodzaju umartwienie, bo chciałoby się wtrącić jakąś uwagę, coś tam dodać, zabłysnąć. Dajmy szansę drugiemu. Umartwienie woli to również, to przede wszystkim bezwzględne posłuszeństwo spowiednikowi. Zachęcam do tego, by mieć własnego, jednego, stałego spowiednika, u którego regularnie się będziemy spowiadać. W tym gronie nie muszę tłumaczyć, że regularnie to nie jest raz na rok, ale trochę częściej. Takie minimum, tak naprawdę minimum raz w miesiącu. I trzeba mu być bezwzględnie posłusznym, choćby nam się nie podobało, co mówi. Jeżeli oczywiście zdarzyłoby się, że mówi jakieś rzeczy dziwne, budzące wątpliwości co do wiary, doktryny, no to zmieniamy spowiednika, bo niestety też tak się może zdarzyć. A jeżeli nie głosi nam herezji, rzeczy dziwnych, no to trzeba być bezwzględnie posłusznym. Z radością przyjmować również napomnienia. Psalmista mówi: dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył ustaw Twoich. I w końcu przyjąć umartwienia zsyłane czy dopuszczane przez Pana Boga. Jak choćby to, że musimy słuchać księdza w zimnym kościele w jednej pozycji, siedząc sobie. Czyny zewnętrzne. Bardzo ważny punkt. Święty Jan Bernhams mówił: moją pokutą jest wypełnianie zwykłych uczynków życia. To, o czym bardzo często mówię, ale uważam, że nigdy dość. Pokutą w pierwszym rzędzie powinna być praca, którą podejmujemy. I nie chodzi o to, że mamy nienawidzić swojej pracy, że traktować to jako zło konieczne, ale wykonywać to z największą taką zaangażowaniem. Wykonywać to, choćby było to trudne, bo praca wiąże się z trudem. To jest pierwsze pole dla pokuty do każdego z nas. Z pracą wiąże się kwestia próżnowania. Dzień musi być szczelnie wypełniony. Jeżeli widzimy, że jest taki czas, gdy kręcimy się po domu bez celu, nie wiemy, co mamy robić, to już jest sygnał, że dzień mamy źle zorganizowany. W każdym momencie powinniśmy mieć jakieś zadanie. To może być modlitwa, może to być robienie porządku przy własnym domu, ale nie może być tak, że spędzamy czas bezużytecznie. To, co mówiłem rok temu, przypomniało mi się: jak jesteś sam, zachowuj się tak, jakbyś zachowywał się w towarzystwie. I tam święty Franciszek Salezy w Filotei wspominał o tym, że nie należy trzymać łokci na stole. Pamiętam, mówiąc to, trzymałem łokcie na stole. No, więc tak to jest, ale pytanie, czy jak jestem w towarzystwie, zachowuję się w tym, czy jak jestem sam, zachowuję się tak, jakbym zachowywał się w towarzystwie. W stosunku do drugiego, cierpliwie znosić wady drugiego człowieka. Nie chodzi tu o przyzwalanie na to, by ktoś zachowywał się nieodpowiednio, niegrzecznie, ale żebyśmy byli cierpliwi, no bo my też pewnie denerwujemy drugiego człowieka, też mamy swoje wady. Zwracajmy uwagę, oczywiście, ale z wielką miłością i miejmy świadomość, zanim wyrośnie wielkie drzewo, potrzeba wielu lat. Zanim ktoś wyruguje tę wadę, również potrzeba może wiele czasu. Co innego, jeżeli to są grzechy ciężkie, to tutaj no nie ma mowy o jakimś tam dawaniu czasu, chyba że ktoś jest uzależniony, że jest w nałogu, ale z grzechami ciężkimi należy zrywać natychmiast, bo one no, drogę do nieba nam zamykają. Chwalić drugiego to jest również swego rodzaju umartwienie. Nie tyle mówić o sobie, co pochwalić drugiego i nie uważać swoich ciężarów za duże. Tutaj odwołam się do świętego Maksymiliana, jak to wyczytałem. Kiedyś zachorował. Gorączka, te sprawy i przyszła myśl: położę się w łóżku, no bo przecież tyle pracuję, jestem taki zmęczony. Ale z drugiej strony, a dla niepokalanej się wysilę, a poza tym pewnie i tak mi ta choroba przejdzie.
Więc co zrobił? Zobaczył, że jeden z jego braci miał bardzo ciężką pracę do wypełnienia. Musiał iść do jakiegoś tam miasta i coś zanieść. To Maksymilian mówi: bracie, ja to zrobię za ciebie. Bierze te całe sprawunki, idzie, wyruszył tak naprawdę w nocy, bo takie to były okoliczności. Pół dnia spędził na pomocy w tym miejscu, do którego przyszedł. Później znowu wraca, wrócił późną nocą i mówi: gorączka ustała. Nie jest to może najszczęśliwszy przykład do naśladowania, ale kierunek, którym powinniśmy podążać, jest oczywisty. Nie skupiamy się na swoich problemach, zmartwieniach. Staramy się raczej pomóc drugiemu człowiekowi, ufając, że Pan Bóg również pomoże nam w rozwiązywaniu naszych trudności. I nie jest to oczywiście zachęta do tego, byśmy nic nie robili i jak, nie wiem, mamy długi, to ich nie spłacali. Bo oczywiście, to co możemy, staramy się zrobić, ale nie użalamy się nad sobą, bo to niczemu nie służy. Jedyne miejsce, gdzie najlepiej jest się użalać, to jest Kościół przed Najświętszym Sakramentem. Tu Panu Jezusowi możemy o wszystkim powiedzieć, ale zawsze z taką nadzieją. Panie Boże, widzisz, co mnie spotyka. Jeżeli chcesz, zmień to, a jeżeli nie, to daj mi siłę, bym to wszystko znosił. 10 minut minęło, akurat się wyrobiłem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.